Gitara śpiewa. Musimy sprzedać małego Mario. Pokażemy teraz Państwu. To był tytuł narzędzia roku magazynu Popular Science. Mamy jakiegoś tam przygrywa, którego będę grał ja. Wygląda to mniej więcej tak. Czy znudziły ci się wszystkie twoje stare gry, takie jak Somari, Aladdin Bnt? Mamy rozwiązanie w sam raz dla ciebie. Tym rozwiązaniem jest Mały Mario. Udowodnimy to w sposób naukowy. Proszę wstrzymać oddech. W dzisiejszym programie pokażemy, jak można wiercić głębokie otwory bez stosowania zasilania elektrycznego. Dobrze, kurwa, w ogóle nic nie widać. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Mały Mario! Super Małego Mario grali tacy sławni ludzie jak The Russian Runner. Parę innych osób, którzy nie są aż tak znani, więc nie ma po co ich sam twórca, dzień dobry. I właśnie, najważniejszy feature, bo wiadomo, że Arduino jest konsolą przenośną, więc ja mógłbym... Nie mamy problemów technicznych. Mamy 5 wersji kolekcjonerki. Jest zwykła, gold, kolekcjonerka, edycja milenialna i edycja ultimatywna pojedyncza. Jest tylko jedna taka na świecie i kosztuje 500 tysięcy funtów. Pokażę wam, jak Arduino działa z najnowszym VR-em. To jest VR marki Lakierobejca. Analus. Analik już robił tego recenzję kiedyś. Analus Rift, bardzo znany. Analus Rift, dokładnie. Więc tak, uruchamiamy teraz w tym momencie nasze Arduino, no i jedziemy. W tym momencie my oczywiście za pomocą Prapsa zarejestrowanego oczywiście łapiemy cały ten sygnał, który jest tutaj, więc będziecie mieli na ekranie to, co mi się dzieje. Dobra, no i jak widzicie, w tym momencie po prostu się gra, no efekty po prostu piorunujący, w tym momencie mam wrażenie, jakbym był tam. Na myśl tutaj. Bagger. Dobra, więc... idziemy tędy. Tak, dobra. Dobra. Naprawdę jestem bardzo... pod bardzo dużym wrażeniem. Pod bardzo dużym wrażeniem, że ta akcja w ogóle powstała, że udało nam się zebrać te 100 milionów na Kickstarterze. To była mega akcja. Zrobili się to w ułamek sekundy. Z naszych obliczeń oraz oficjalnych raportów Kickstartera wynika, że po 27 sekundach, równo po 27 sekundach i 43 setnych sekundach udało nam się osiągnąć próg 100 milionów amerykańskich pesos. Które w przeliczeniu na amerykańskie dolary daje jakieś $36 Gitara śpiewa.